Artysta plastyk, który wspinaczkę wysokogórską ma we krwi. Choć góry niejednokrotnie zabrały mu bliskich, on nadal darzy je wielkim szacunkiem i pokorą. Wielokrotnie nagradzany za film Dreamland, opowiadający historię jego taty. Zapraszam Was na rozmowę ze Staszkiem Berbeką. Wchodzi się do waszego domu, no i czuć radość. Właściwie to nie jedną, bo to są trzy radości. O imieniu Tadziu, Maciek i Hania. I tak się zastanawiam, czy w twoim domu też było tak wesoło, było tak bardzo rodzinnie, było głośno? Na pewno, bo nas było czwórka. Ja mam trójkę braci, Krzyśka, Franka i Jaśka. No i no, więc byliśmy dużą rodziną. Cały czas była tak zwana pełna chata i strasznie dużo się działo. Było mega wesoło, mega głośno, nas było wszędzie pełno, jak to czwórka dzieciaków po prostu, no, dokazywaliśmy ile wlezie. Tak więc no, na pewno była radość, na pewno było dużo tego szczęścia i ja się też ogromnie cieszę, że na przykład mi z Julą się też udało właśnie tak stworzyć taki fajny dom. Poznaliście się w Gdańsku, ty tam studiowałeś na Akademii Sztuk Pięknych. Ta sztuka po prostu w waszym życiu jest, prawda? Mhm. W twoim życiu głównie. Po rodzicach czy bardziej po dziadkach? Bo to jednak sięga to jedno pokolenie dalej, prawda? Sięga pokolenie dalej i po dziadkach i po rodzicach, bo właśnie tu na przykład w Zakopanem mamy taką rodzinną tradycję, jest liceum plastyczne imienia Antoniego Kenara i tam chodziła moja babcia, mój tata, wszyscy moi bracia. Ojciec studiował na SP w Krakowie, mama w Gdańsku. Dziadek, czyli ojciec mamy, był profesorem malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych. Ta sztuka u nas w domu była tak samo intensywna jak na przykład góry, które tata wprowadził, prawda? Twój tata był taką zdecydowaną, konsekwentną i konkretną osobą. Musiał być taki jako przewodnik, jako taternik, jako himalaista, jako zdobywca trzech ośmiotysięczników zimą i w ogóle pięciu ośmiotysięczników, na których stanął jako pierwszy. Ale był też osobą bardzo ciepłą i taką osobą rozpoznawalną w samym Katmandu, nie? W którym był i wszyscy go tak witali serdecznie. Tak, tata roztaczał dookoła siebie taką dobrą, pozytywną energię. Ludzie go bardzo lubili. Miał wielu przyjaciół, znajomych. On potem jak już zajął się taką działalnością przewodnicką, no to bardzo często, tak brzydko mówiąc, klienci na przykład potem stawali się jego przyjaciółmi po prostu. On przyciągał ludzi do siebie, był szalenie opiekuńczy. A to, o czym tutaj wspomniałaś, to jest niesamowite. Ja z nim byłem, on sobie tak wymyślił, że właśnie na 18 urodziny nas zabierał po kolei do Nepalu na trekking. Ja z nim byłem na trekkingu do bazy pod Mount Everestem i pod Lhotse. I no, nigdy tego nie zapomnę, jak chodziliśmy po Katmandu, tam wychodzili z jakichś kafejek i po prostu hej Maciek i zapraszali nas na herbatę. Bardzo serdecznie z nim rozmawiali, tak więc ja pamiętam, że dla mnie to był wtedy szok, bo też nie znałem, nie widziałem ojca w takiej sytuacji nigdy wcześniej. To było niesamowite, że na całym świecie ma znajomych, przyjaciół, ludzi serdecznych. No myślę, że on po prostu odbierał od świata to, co sam światu dawał, bo był właśnie wrażliwy, a ta wrażliwość w górach jest bardzo trudna, no bo tam trzeba być jednak... Czasami trzeba być szorstkim i twardym. I to jest trudne dla takiego człowieka, który jest po prostu w środku bardzo delikatny, kruchy i wrażliwy. No, ale wiesz, to jest tak, że on był taki wrażliwy, ale jak trzeba było, to był twardy i szorstki. Tutaj zarówno do nas, jako do synów, a tak samo i w górach, jak on widział na przykład, że ktoś robi coś niezgodnie ze sztuką wspinania lub zagraża sobie. Czy film Dreamland to była terapia dla ciebie? Forma terapii? Wiesz co, ja jak zacząłem robić film, to gdzieś słyszałem taką opinię, jak się rozniosło, że syn robi
film o ojcu, no to przeczytałem nawet gdzieś, pamiętam, że to taki rodzaj pewnie terapii, a ja do tego w ogóle nie podchodziłem w ten sposób. I pamiętam, że nawet mnie to tak troszeczkę oburzyło, że jakiej terapii, że tego jakby nie potrzebuję. Natomiast dzisiaj, z perspektywy czasu, no wiem, że to cały ten proces i robienia filmu, i zbierania materiałów przez 4 lata prawie, i później jeżdżenia przez 2 lata po różnych festiwalach, opowiadania o życiu mojego taty, mojej mamy, o naszym życiu, jakby naszej całej rodziny, no to dzisiaj mogę powiedzieć, że na pewno mi to wszystko bardzo pomogło poukładać sobie w głowie tą tragedię, stratę taty, no i też mamy, bo mama też zmarła niedawno. Z wykształcenia jesteś grafikiem, ale zawsze marzyło ci się, żeby zrobić film. I ta sytuacja, która miała miejsce w twoim życiu, to była trochę taka trampolina, żeby zrobić pierwszy krok, żeby po prostu opowiedzieć tą historię. Tak, ja od dziecka zawsze mi się podobały filmy, ale nie jako filmy, tylko jako samo to, żeby je robić. Mnie to pociągało, gdzieś tam o tym marzyłem. Ta moja droga mnie zaprowadziła właśnie na grafikę do Gdańska. Natomiast cały czas, nawet na studiach, gdzieś tam myślałem, że może w końcu kiedyś zrobię ten krok, żeby jakiś film popełnić. No i tutaj na pewno ta tragedia była takim bardzo mocnym impulsem, żeby to zrobić. Jak tata zginął, to ja miałem ogromną potrzebę, żeby opowiedzieć o nim w jakiś sposób. I na początku myślałem, że zrobię jakieś plakaty na przykład o jego wszystkich szczytach, na które wszedł, 8000-nikach, może jakąś książkę, może coś, ale pomyślałem, że kurczę, film. Że film to jest, że to jest ten moment, żeby się z tym zmierzyć, że to jest taki mój temat, bardzo osobisty. I też bałem się, że może ktoś mnie wyprzedzić i zrobi taki film, na przykład, którego bym nie chciał, żeby powstał. No i się zabrałem do roboty po prostu. No też nie wiedząc za bardzo, jak to się robi, nie mając za dużo materiałów, więc cały ten proces był dla mnie niesamowity, bo na początku siedziałem, przeglądałem zdjęcia z wypraw, rozmawiałem z babcią, z mamą, z przyjaciółmi ojca i też fajnie było stopniowo, jakby materiały do mnie napływały. Jak babcia zareagowała na to, że chcesz z nią przeprowadzić taką poważną rozmowę, głęboką, taką, w której ona jednak musi się otworzyć i popowiadać o wielkiej tragedii, bo nie powinno wyglądać życie tak, że ta kolejność jest zaburzona. Ona się bardzo ucieszyła, że ja będę robił ten film. Babcia jest szalenie silną osobą. No, ona straciła męża w górach. Wychowywała sama dwójkę synów, których wychowała wspaniale. Tam oczywiście jej pomagali ludzie, ale no była naprawdę mocną kobietą, że dała radę to wszystko tak spiąć w całość. No właśnie, bo twój dziadek Krzysztof pracował w Toprze. Był zresztą założycielem jednej z grup. Zginął w górach. Twój tata, przewodnik górski, himalaista, taternik, zginął w górach. Czy babcia powiedziała, nie ma takiej opcji, żebyście chodzili w góry wysokie? Wtedy jak gdzieś tam się mówi o tym, że chciałbym pojechać, nie wiem, czy w Alpy, czy gdzieś, no to ona mówi, że nie chciałaby, żebyście się wspinali, ale jak na przykład ja idę na skitury się idzie, gdzieś, nie wiem, na Rysy, na Kościelec, czy przez Czerwone Wierchy, które tutaj widać, no to ona zawsze jeszcze dopytuje, nie? Jak było, a jaki śnieg, a gdzie byłeś, a ten Jezus Maria, tylko uważajcie, i jest taka zafascynowana, no bo ona też z tymi górami żyła, jak była młoda, prawda? Wie po prostu, jakie to jest niebezpieczne i jak potem ciężko jest rodzinie, która zostaje sama. Jakby to jest chyba jej obawa, ale z drugiej strony wie, że to jest wspaniałe miejsce do spędzania czasu, nie? Więc to takie jest pomiędzy. Ty jesteś rocznik 85. Twój tata w 85 roku wszedł jako pierwszy, między innymi on, na Czoju. Zimowe wejście. Tak, oni dokładnie. Oni z Maćkiem Pawlikowskim byli na szczycie i zrobili w 85 roku pierwsze zimowe wejście na Czoju. I to było też bardzo ważna wyprawa taka historycznie, bo pierwszy raz w zimie
poprowadzili nową drogę na 8000, co w ogóle było ogromnym wyczynem. Do tej pory nowe drogi no to tylko w lecie się robiło, prawda? Oni w zimie poprowadzili nową drogę. I chwilę po tej, no ojciec jak wrócił z wyprawy, no to w czerwcu ja przyszedłem na świat. Tak. No właśnie, i jak przyszedłeś na świat, to nie było tak, że tata przestał wyjeżdżać w te góry, prawda? Czy no ty... nie, zwłaszcza, że przede mną przyszedł na świat mój brat Krzysiek 5 lat wcześniej. I nie, nie, jakby dalej tata jeździł. Mhm. Czy ty pamiętasz z dzieciństwa, że rzeczywiście taty dużo nie było w domu i czy tęskniłeś za nim, jak on wyjeżdżał realizować swoje wielkie projekty? Znaczy, ja pamiętam te jakieś takie były pożegnania. No, oczywiście tego za dobrze nie pamiętam. Ja byłem malutki wtedy, jak tata tak intensywnie jeździł. Ale pamiętam taką sytuację, to chyba było już w latach 90., 96 chyba rok, jak tata był na K2 i tam spadł z lawiną. I do nas przyszły informacje właśnie, że tata zleciał tam 300 metrów, bo lawina ściągnęła, że ledwo go tam z niej wyciągnęli, był przysypany do połowy. No i że tam jest średnio coś z kręgosłupem. No to pamiętam, że to był taki... To chyba tylko to pamiętam, jeżeli chodzi o taką sytuację, że ja czułem jakiś stres. Skąd wziął się tytuł filmu Dreamland? No to jest piękna sprawa, bo tytuł filmu jest zawsze najtrudniej wymyślić, o ile się go nie ma na samym początku. I ja pamiętam, że strasznie się bałem, że ten tytuł będzie jakiś po prostu nietrafiony może. I ja dostałem materiały od takie stare, niepublikowane z wyprawy w 1988 roku. Z wyprawy na K2, kiedy tata właśnie pierwszy raz próbował wejść na Broadpeak i w czasie zejścia z Broadpeaku miał problemy, żeby trafić do namiotu. Tam była bardzo trudna sytuacja, huragan. Mhm. Był zmuszony tam nocować. Tak, był zmuszony nocować i w ogóle była... No nie mógł, on nocował w jamach śnieżnych, które sobie wykopywał. Nie mógł trafić do tego namiotu. No i z tego całego jego trudnego zejścia, gdzie tata zawsze opowiada, że ledwo tam umknął śmierci, to była taka sytuacja bardzo trudna, on dochodzi w końcu do namiotu i z tego całego zejścia mamy nagrania audio. Ja tego przesłuchiwałem. Ja pamiętam, że ja siedziałem, pracowałem przy komputerze, Jula siedziała na kanapie, no i z tego słuchaliśmy zamiast muzyki, po prostu, żeby przesłuchać tego wszystkiego pod kątem filmu. No i dochodzimy do tego momentu, gdzie właśnie on jest już w namiocie i wszyscy mu gratulują, że dotarł i z bazy Andrzej Zawada się pyta, czy coś jeszcze Maciek chcesz. I Alek Lwow, który z nim był tam w tym namiocie, mówi, że Maciek chce muzykę. Ja pamiętam, że mi wtedy opadła kopara. Myślałem, jak muzykę, że ja tak naprawdę nawet nie wiem, czego tata słuchał, jakby się mnie ktoś zapytał. Bo on nie miał jakiegoś takiego swojego, wiesz, ulubionego zespołu, artysty, zespołu, tak, czy no. W ogóle nawet rodzaju muzyki. Więc ja z takim niecierpliwością czekałem, co to będzie. I tata mówi, że chce Dreamland. Ja już wtedy w ogóle, co to jest ten Dreamland? Nigdy o tym kawałku nie słyszałem. No i tam jest, oni szukają w bazie kasety, na której to jest, wiesz, przewijają ją, żeby to znaleźć. No i pamiętam, że jak to poleciało, no to ja byłem w dużym szoku, a Jula właśnie powiedziała, że no to chyba masz tytuł filmu. Tak, domyślam się, z jakich pasji ulepiony był twój tata. Możemy złożyć jego postać. Mhm. A z czego ulepiony jest Staszek Berbeka? Ja, jeżeli chodzi o pasję... To na pewno, z jakiej gliny jesteś ulepiony? Na pewno z gliny narciarskiej. I na pewno no, gdzieś po części górskiej, ale też na pewno w dużej mierze takiej artystycznej, graficznej. Ta glina chyba jest trochę podobna do gliny twojego taty. Jest podobna. No. Wielu, tutaj myślę, że na wielu płaszczyznach też myślę, że dużo część jakby też taka jakaś rodzina, myślę. Ta. Artysta, miłośnik gór, miłośnik narciarstwa, szalenie rodzinna i ciepła osoba. Inne imię, ale w genach... Ale to samo. Tak, w krwi absolutnie jest zapisany kod twojego taty, Macieja Berbeki.
Bardzo dziękuję Ci, Staszko, za Dziękuję. wywiad. Dziękuję bardzo. Jak tata zginął, ja miałem ogromną potrzebę zrobienia o nim, opowiedzenia jego historii w jakiś sposób. I na początku myślałem, że to będą plakaty, bo jestem grafikiem, ale czułem, że ja od dziecka miałem taką potrzebę i chęć zrobienia jakiegoś filmu. Mnie to strasznie interesowało. To było trudne, bo ja nigdy wcześniej filmu nie robiłem. To jest mój pierwszy film, taki długi jeszcze. Nie miałem na początku materiałów. Tata był osobą skromną i mało było takich archiwalnych wypowiedzi po jego wyprawach czy jakichś takich w ogóle materiałów filmowych, które można by było wykorzystać. Więc zacząłem na początku segregować i przeglądać jego slajdy z wypraw, co było dla mnie też mega przygodą. Tu dzieciaki biegały dookoła, a ja te slajdy gdzieś tam pod słońce sobie oglądałem i tata miał w nich trochę bałagan, były pomieszane te wyprawy, więc też to selekcjonowałem, od razu podzieliłem. Jak film robiłem, to jeszcze Hani na przykład nie było na świecie. I ja zbierałem materiały do filmu prawie 4 lata. W międzyczasie się właśnie urodził mój pierwszy synek Tadziu, później Maciek. I też to było fajne, bo ten film się zmieniał w mojej głowie i w ogóle jakby w pomyśle na ten film, bo na początku chciałem zrobić taki film o sportowcu, natomiast później czułem, że to jest bardzo osobiste. Uważajcie w zejściu, Macie, gratuluję, świetnie, ale bardzo powoli, asekurujcie się, macie czas, pogoda jest dobra, nie spieszcie się, odbiór. W czasie robienia filmu, jak się za niego zabrałem, nie traktowałem tego jako na przykład terapii, bo tak do tego nie podchodziłem na teraz. Natomiast teraz z perspektywy czasu wiem, że ten film pomógł mi sobie poukładać w głowie tą całą tragedię. Jeden z ważnych etapów na pewno jest to, że mama zorganizowała trekking pod Broad Peak. Myśmy tam pojechali wszyscy pożegnać się z tatą, zobaczyć tą górę. I to też było dla nas ogromne przeżycie, bo no, mogliśmy zobaczyć miejsce, w którym tata został. Co jest niesamowite, że my z moim młodszym bratem Frankiem poszliśmy zobaczyć, jak wygląda baza pod K2. I tam doszło do takiego niesamowitego spotkania zupełnie przypadkowo, a mianowicie natknęliśmy się w bazie na pana, który się nazywał Farmanu Labek. Jak się dowiedział, że jesteśmy jego synami, to się rozpłakał w ogóle. Zaczął nam opowiadać, że razem z ojcem był na wyprawie w 88, że tata mu pomagał w kuchni gotować, że się tak zaprzyjaźnili. To było niesamowite, bo na końcu świata zupełnie przypadkowe spotkanie i ktoś zupełnie obcy bardzo serdecznie i ciepło ojcu opowiadał. Wszędzie ludzie bardzo cenili. To, na czym mi zależało najbardziej robiąc ten film, to jest to, żeby widz, który wyjdzie z kina czy skończy go oglądać, żebym miał takie poczucie, że poznał Maćka Berbeke, że pomyślał sobie o tym, jakim on był wspaniałym gościem, no niesamowitym himalaistą, ojcem i że te dwa światy potrafił łączyć i żeby go ludzie po prostu polubili przez ten film. Cieszę się, że ten film tak wyszedł, że ludzie do mnie podchodzą i na przykład mówią, że twój ojciec był wspaniały. I to jest ten efekt, który ja chciałem bardzo, bardzo osiągnąć i też z tego się bardzo cieszę. Staszku, myślę, że Hani się spodoba, co w tej chwili chcemy Wam zaproponować. To jest, słuchaj, takie koło przygody. Ja chowam się za kamerę. Uwaga, Hania, to Ty będziesz kręciła tym kołem, a ja tacie będę zadawała trudne pytania. Zgadzasz się? Tak. No i dobra, no to piąteczka, Hania. Ale super! Dobra. Hop. Najważniejsza prawda, której nauczyłeś się w podróży, to... Wszyscy ludzie na całym świecie są do siebie bardzo podobni i są wspaniali i otwarci. Jeśli ktoś miałby być narratorem Twojego życia, kogo byś wybrał do tej roli? Myślę, że mógłby to być nawet mój ojciec. Kiedy i komu ostatnio powiedziałeś, a nie mówiłem? Tadziowi, jak prosiłem go, żeby wolniej zbiegał, a się wywalił.
wyzwania. Sprawdzam twoją koordynację ruchową i umiejętność odpowiadania na trudne pytania. Prywatna wyspa czy lot w kosmos? Prywatna wyspa. Jajko czy kura? Jajko. Przeszłość czy przyszłość? Przyszłość. Doskonały plan czy totalny spontan? No, totalny spontan. Poranny ptaszek czy nocny Marek? Poranny ptaszek. Kino czy Netflix? Netflix. Oj. Gotowanie czy zmywanie? Gotowanie. Serce czy rozum? Serce chyba bardziej. Bardzo dobrze ci poszło odbijanie piłeczką i odpowiadanie. Na trudne pytanie teraz czytanie, szybko czytamy. Uwaga, raz, dwa, trzy. Nie pieprze wieprza pieprzem, bo przepieprzysz pieprzem wieprza. Tak jest, brawo. Grenlandia to największa wyspa świata. Jest autonomicznym terytorium A. Islandii, B. Danii, C. Rosji. Rosji. Najwyższym szczytem polskich Tatr są Rysy. Który szczyt jest drugi? A. Mięguszowiecki, B. Niżny Rysy, C. Świnica. Mięguszowiecki. Najbardziej wysunięty na północ punkt Polski to A. Gwiazda Północy w Jastrzębiej Górze, B. Przylądek Rozewie, C. Hel. Myślę, że Gwiazda Północy. Widzę, że jesteś żądny tego, żebyśmy się nawzajem czegoś o sobie dowiedzieli, więc uwaga, okay. To są dwie opcje. Zdarzyło się albo nie powiem. My dostajemy pytania i odpowiadamy na nie. Dobra. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy kiedykolwiek zapomnieliście odebrać dziecko ze szkoły? Nie zdarzyło się. Nie zdarzyło się. Nie. Mi się zdarzyło, ale to jeszcze przed tobą, gwarantuję ci to. Czy kiedykolwiek zapomnieliście zapłacić mandat? Nigdy. Czy kiedykolwiek ściągaliście na egzaminie? Zdarzyło się. Pokaż, co masz. Zdarzyło się. Czy kiedykolwiek przejechaliście swoją stację kolejową? PKS. Mi tak. Się zdarzyło PKS-em. Zaspać, bo on tak, wiesz, mruczy, tak robi, tak drrrr, no tak, po prostu dobrze się śpi w takim PKS-ie. Nie chcę, żeby się kończyła ta podróż. Dokładnie. Staszku, to niestety koniec tych pytań, zabieram ci, dobrze. Ale mam coś w zamian. Staszku, super. Jesteś dla nas ulepiony z pasji. Dziękuję bardzo. Dziękujemy ci bardzo. My wam też serdecznie dziękujemy. No i co? I zapraszamy. Zapraszamy. Dzięki. Trzymałeś kubek, musisz go trzymać już do końca. A dobra. No tak jest pusty. No dobra. Okej. Okay. No.